I am you from the future. There's no time to explain. Follow me to... Oh, Christ! Ah! Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Taki tytuł nosi ta gra. Jest to gra od studia Tiny Build, który mi ostatnio... Można powiedzieć, że się zakochałem w ich produkcjach. Są bardzo, ale to bardzo fajne. Sprawy są bardzo proste, ale satysfakcjonujące. Tak. Nie wiem na razie, o co chodzi. Nie ukrywam, przeszedłem trochę już tej gry, więc no, pierwsze etapy są dla mnie nie tyle oczywiste, co znajome. W ogóle... Aha, dobra, tam jest przepaść, bo są tutaj poukrywane czapki. Co nie? Możemy sobie wybrać czapkę. Bądźmy krasnalem. Kurde. Niestety wyczucie dla mnie jest problemem. Nie lubię tych pierwszych etapów, nie lubię tej broni. Później dostajemy coś ciekawszego. Coś trzeba, czym trzeba bardziej się namęczyć. Przepraszam za uderzenie w mikrofon. Dobra, pierwszy boss. Jak ja go przechodziłem? A, to było coś takiego. No time to explain. Tak. Pierwszy boss jest tak trudny, że wystarczy stanąć w jednym miejscu i atakować. I zbytnio nawet nie trzeba celować. Teraz będzie się bujał i jak będzie atakował, to może nas trafić. Ale... Nie jest to jakieś większe wyzwanie. Dobra. Spańkowałem lekko. Pierwszy stage za nami. No, czas na drugi stage. Krab. Krab też nie jest trudny. Dopiero drugi boss mi jakoś uprzykrzył życie. Auć. Dobra, zjebałem. Magiczny guzik nagrywania. Tak, o tam jesteśmy MMS z przyszłości. Jej. Jak widzicie, mam 3 życia mi zostało. Ocalmy przyszłość. Znajome? Okay. I am you from the future. No time to wait a minute. O, tak szczery. O, widzicie. To jest pierwszy segment, jaki przeszliśmy, no to teraz chodźmy do drugiego. Tutaj 5 czapek odkrytych. No inaczej, do odkrycia jedna odkryta. Chyba zjebałem, jak chciałem to nagrywać, że przechodziłem tak dużo sam. Ale... Fabuły nic prawie nie straciliśmy, ciebie, więc... A ja już mniej więcej kminię te poziomy. Jak tu trzeba skakać, żeby po prostu nie lamić przez cały czas. Jak znajdę jeszcze ciekawe... Jak znajdę jeszcze ciekawe gierki od nich, na pewno będę chciał nagrać. O, widzicie? Ja się na tym męczyłem i to jak cholera. Okej. Dobra, można iść dalej. Teraz w górę.
fucking. Nie pamiętam już, bo grałem to jakiś czas temu, zanim zacząłem nagrywać. To chyba się doczyściło. Tu się jakoś... Tak. Tak. I tak. Brawo. Brawo ja. No. I ta postać mnie rozjewała. Jej umiejętnością nie jest tak jak wcześniej skakanie, ale jest wybijanie się za późno. Widzicie jak muszę spadając od tego się wrócić i w kolejny. Ale jest mega. A! Ogólnie tam trzeba było przeskoczyć, zatrzymać się i przeskoczyć do góry, tak jak od tu. Nie w tą stronę. Okej. Okay. Dobra. Gram w oknie, więc jak zawsze mogą być paski. I już mnie irytuje YouTube, bo nieważne co robię, to nie tak mi te paski dużo. No serio, spadłeś, gościu. Kurde, hitboxy mnie tu strasznie irytują, bo jak widzieliście... Nie tak. O, jest. Jak widzieliście, nawet trafiając od góry, gdzie nie powinno nam się nic zbytnio stać, co się dzieje? No ale na hitboxy zawsze narzekam. Fuck. Serio. Gro, serio. Ale powiem, że takie... tam czapkę już zdobyłem. Że takie coś mi o wiele bardziej odpowiada niż... niż ten promień, bo tym promieniem ciężej się steruje. Niestety przebicie się przez to jest kłopotliwe. No kurwa. Dobra. I to jest level chyba, który najbardziej mnie irytował, bo nie mam wyczucia w nim. Widzicie? Serio. O, prawie. Jest. No w mordę. Znaczy, tu jest mi... Ja to przejdę. O. Mówiłem. Jest tam miejsce, żeby się zatrzymać. No i niestety dostajemy promień. No i tutaj trzeba balansować pomiędzy... na wodzie. Jest jeden level, który mnie po prostu przyprawił kurwicę. Z wodą. Jeżeli oglądaliście Ip i Ob z Ekstermisiem, to wiecie, że ja mam nie tyle problem, co mam cierpliwość do bąbelków tam. To tu jest coś podobnego, ale z wodą. Ogólnie nie wiem, czy da się utopić. Miejmy nadzieję, że nie.
Dobra, ukończyliśmy. Na szczęście na levelach nie mamy limitu żyć. Jedynie na bossach, bo tak to już bym dawno wyklinał. No i tu mnie hitboxy wkurwiają, patrzcie. Dotnę tak i już jestem martwy. Rozumiem jak trafię od góry, ale no kurde. No tam nie było o co się nawet zabić. Mech. Teraz będę musiał kończyć, bo przy 15 minutach muszę ciąć na 2. Fuck, kiedy mi się włączył jeszcze. Dobra. Skończymy to, a ja sobie nie będę robił stricte cięcia. Okej. Tam jest czapka. Na górze, ale nie chcę się po niej myśleć. Dobra. No, oczywiście, że pewnie tu będzie. No, kurde, jest zasłonięte i wszystko. Jest portal. I to jest ten level, którego kuźwa nienawidzę. Zjebałem! Bo ja powinienem się dostać pod to, więc... No i kurwa mać! O, pięknie. Może nie za pierwszym razem, ale na pewno szybciej niż za... kiedy pierwszy raz grałem. Dobra, spróbujmy rozwalić jeszcze bossa w tym... chapterze. Ten boss już mi sprawiał problemy. Trzeba obserwować na dole bąbelki. Jak on leci w górę, to niestety trzeba... Kurwa! Ja spadłem. Zajebałem się. Tak. Zostało mi jedno życie. Zabijmy go szybko. Fuck! Zapomniałem! Ostatnie życie. Last chance. Dobra. Pieprzyć go. Dobra. Dzięki za uwagę. Dalszą część tej gry zobaczycie w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja się... Tego typu grami zaczynam jarać od nowa. Kocham indyki, kocham tego typu produkcje, bo to już jest, nie jest indyk bardziej, to jest już niezależne, znaczy to jest większego studia, bo wiele tych gier już wydali. Nie będę wam opisał, bo czym się różnią indyki od normalnych. Dziękuję za uwagę, zapraszam was do kolejnych materiałów, a je nagrywać nadal. Dziękuję, trzymajcie się.